No uważam, że zresztą myślę, przed sezonem każdy trener mówi, że ciężko pracowaliśmy, dobrze pracowaliśmy, to dopiero powinno zostać przekute na wynik. Jeżeli jest dobry wynik, to ta praca wtedy jest w jakiś sposób taka obudowana, oczywiście w cudzysłowie. Graliśmy 11 sparingów z różnymi przeciwnikami, w sumie 4 zespoły z ekstraklasy, zespoły z pierwszej ligi. Uważam, że był to dobry okres na to, żeby zawodników, którzy zostali po naturalnej selekcji, którzy doszli, że to był odpowiedni moment na sprawdzenie pewnych schematów, pewnych układów na boisku. No tak wczoraj liczyłem, to odeszło w ostatnim czasie 10 zawodników z Miedzi Legnica i byli to z reguły zawodnicy, którzy przez dwa lata praktycznie byli w jednym miejscu, byli ciągle na tym samym poziomie. No, budowa zespołu polega na tym, żeby ten zespół szedł do przodu, żeby tych zawodników od słabszej jakości wymieniać na lepszych i tak też w tym okresie przygotowawczym zrobiliśmy. Doszło kilku nowych zawodników, uważam, że odpowiednia jakość. Tak zaczynając z pozycjami jest Dawid Smuk, który ma duże szanse na to, żeby bronić z numerem 1. Doszedł Adrian Browiec, środkowy obrońca doświadczony. Doszło w sumie 3 napastników. Kadus Zawiszy Bydgoszcz, Tadas Labukas i wrócił Jakub Chrzanowski. Myślę, że tutaj ta jakość przede wszystkim z przodu, jeżeli o walory ofensywne, to nam dużo pomoże, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Na pewno takimi najbardziej wiarygodniejszymi egzaminami, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, to były mecze z Bełchatowem, to były mecze z Jagiellonią, ze Śląskiem może troszkę inaczej, bo na ciężkim terenie graliśmy z Jabłoncem, to był pierwszy mecz, ale uważam, że jest to zespół, który ma swój styl, który ma swoją jakość i mam nadzieję, że to przełoży się na wyniki w rundzie wiosennej. Okej, okay, a kilka słów przed Dolkanem? No cóż, tak jak powiedziałem, na każdy trener z jakąś tam nadzieją, z optymizmem zaczyna sezon. W rundzie jesiennej Miedź niestety przegrała z Dolkanem. Wtedy był inny trener na ławce Miedzi, inny był trener na ławce Dolkanu. Tak jak powiedziałem, wcześniej wypracowaliśmy pewien styl. Widzę, że Darek Dzigała też pewne piętno odcisnął, jeżeli chodzi o grę Dolkanu. Mamy swoje obserwacje na ten temat. Jest kilku zawodników, którzy na pewno decydują o tym, żeby ten zespół grał zdecydowanie lepiej niż jesienią. Myślę, że Piesio to już jest zawodnik, który za chwileczkę będzie grał w Ekstraklasie. Jest Leszczyński, który praktycznie miał być już też w Ekstraklasie. I mnie cieszy jeden fakt, że Dolkan na pewno nie będzie grał takiej zamkniętej, w cudzysłowie, piłki, bo Darek Dzigała jako zawodnik zawsze słynął z ofensywnego stylu gry, a jako trener również, także myślę, że będą grały dwa zespoły usposobione ofensywnie. Jaki wynik będzie, to już myślę, to już jest kwestia ułożenia się scenariusza w danym meczu. Zapraszam do zadawania pytań. Pierwsze pytanie, Łuszkiewicz będzie może grać w tym meczu, czy nie? Jest tak zawarta umowa transferowa, że Adrian nie może grać, także jedno mocne ogniwo mamy wyeliminowane z obozy przeciwnika. A kadrowa trenerzy jak u nas wszyscy są nigdzie? No generalnie jeszcze jutro, do jutra podejmę decyzję odnośnie 2-3 zawodników. Są to mikrourazy, które być może pozwolą na to, żeby ta kadra była w pełni w 100% przygotowana. Na pewno nie Irek Brożyna, który ma taki dokuczliwy uraz kręgosłupa. Być może, że będzie musiał wylądować na stole operacyjnym. Pozostali zawodnicy, tak jak powiedziałem, są to mikrourazy bądź jakieś tam drobne sprawy wirusowe. Być może, że cała kadra będzie na sobotę przygotowana do gry. Tak. Mariusz trenuje praktycznie od 3 tygodni, już brał udział w grach i kontrolnych, i wewnętrznych, także jest to doświadczony zawodnik, szybko wrócił do dyspozycji, myślę, że będzie na pewno tutaj też. Jeszcze jakieś dylematy, jeżeli chodzi o
wyjścia na jedenastkę, czy? No powiem szczerze, że na dzień dzisiejszy nie mam i myślę, że to jest dobre. Oczywiście wynik końcowy liczy się w tym momencie, ale tak jak powiedziałem, no tych 11 sparingów dało nam na tyle przemyślenia, że zespół jest, uważam, dobrze przygotowany. Doszedł tutaj trener Łukasz Smołka, trener przygotowania motorycznego. Uważam, że ta praca została wykonana na bardzo wysokim poziomie. Jak wcześniej Państwo wiecie, doszedł Andrzej Wójcik, który tutaj na pewno wzmocni sztab szkoleniowy, jeżeli chodzi o mentalność, o charakter, a przede wszystkim o grę w defensywie. I to też uważam za cenne wzmocnienia nie tylko kadry piłkarskiej, ale i sztabu szkoleniowego. Że to jest zawodnicy, których zabrakło w sparingu, Kakoko i Labuka, są do dyspozycji? Tak jak powiedziałem, no jeszcze odnośnie Kakoko jeszcze sytuacja jest taka 50 na 50, ale do ostatniej chwili myślę będziemy czujni, być może, że w sobotę będzie do dyspozycji. Czyli pierwszy snajper zdrowy, gotowy, jeśli chodzi o Labuka. Tak. No Teddy praktycznie tam miał krótką przerwę, ale jest to zawodnik, uważam, który na pewno wniósł sporą jakość do zespołu, doświadczony zawodnik, strasznie charyzmatyczny i myślę, że takiego nam brakowało, jeżeli chodzi o napastników. I fajnie się uzupełnia z Mateuszem Szczepaniakiem, także jest Irek, Kuba Chrzanowski, także tak jak powiedziałem, no ja jestem zadowolony z tego, że będzie pole, duże pole manewru, jeżeli chodzi o strzelby z przodu. Mam nadzieję, że one zaczną odpalać. Ustawiliście przed sobą jakiś konkretny cel na ten rzutę? Przede wszystkim to musimy w pierwszych kolejkach zatrzeć, tak w cudzysłowie, sprawę za sobą i odskoczyć od tej strefy zagrożonej. Bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli też taki komfort pracy. Ta runda będzie poświęcona na to, żebyśmy jeszcze poszczególne jakieś słabsze ogniwa wyeliminowali. No chyba, że nie wiem, dojdzie do sytuacji, 10 mecz, że będzie 10 zwycięstw, no to trzeba będzie próbować grać o to, żeby zrobić jak najlepszy wynik. Ale generalnie jest to taki poligon, można powiedzieć, doświadczalny, który pokaże nam w tej rundzie, żeby, tak jak powiedziałem, jeszcze w lipcu przeznaczyć pewne środki na to, żeby ten zespół jakościowo uzupełnić. Czy, jak rozumiem, jeśli ten zespół odskoczy od strefy spadkowej, to będzie pan odważniej stawiał na zawodników młodych z rezerw, ogrywał ich tak przyszłym sezonem? Tak. Jest taki plan, z tym, że ja przyjąłem taką zasadę, że młody nie dlatego ma grać, że młody, tylko dlatego, że jest po prostu albo równy, albo lepszy. Jeżeli myślę, że panowie się przekonacie w sobotę, że w składzie wyjściowym, że nie grają tylko dlatego młodzi, bo grają, tylko dlatego, że albo są na dobrym poziomie z zawodnikiem doświadczonym, na takim samym, albo po prostu są lepsi. Jeżeli będą lepsi, to na pewno, a już są tego symptomy, że kilku zawodników ma szansę powalczyć nie tylko o to, żeby być w 18, ale również, żeby być w pierwszej 11. I mam nadzieję, że ta runda wiosenna w tym temacie wiele nam rozjaśni. Mieć chyba jeszcze, od kiedy jest pierwszy lider, chyba nigdy nie wygrała pierwszego meczu na wiosnę. O ile się nie przypominam sobie, że Remis by trener zadowolał w tym spotkaniu, czy nie za bardzo? No powiem szczerze, ja akurat wiele razy w życiu piłkarskim łamałem pewne schematy i liczę na to, że połamię ten schemat. Mówiłeś, że Dźwigała zmienił styl gry do organów w przerwie zimowej na bardziej ofensywny. Czy do tego stopnia, że spodziewacie się, że Dolga pójdzie na wymianę ciosu lub będzie chciał przejąć inicjatywę od początku meczu tutaj w Legnicy? Tak, myślę, że tak. Mamy obserwacje z kilku meczów sparingowych i bez względu na to, czy grali z pierwszą ligą, drugą, trzecią, to oczywiście nie mówię, że w ciągu 90 minut będą wychodzili wysokim pressingiem, ale wszystko wskazuje na to, że będą grać ofensywnie, będą podchodzić wysoko. Kwestia teraz, nie wiem, fazy meczu, ustawienia, czy to będzie pierwszy, 15, 20, 30, czy to zależy w zależności od wyniku meczu. Ale generalnie ja lubię grać z zespołami, które grają ofensywnie, no bo gorzej to wygląda, jeżeli stoi 9 zawodników w polu karnym i jeden na kontrę. Do tej pory Dolkan generalnie taki schemat przyjmował. U trenera Sasala, może mniej u Roberta Podolińskiego, ale generalnie grali dłuższym podaniem. Teraz starałem się grać o takim pozycyjnym, podchodzić wysoko pod rywala, także myślę, że tutaj mamy przed meczem na papierze lepszy zespół, ale to boisko tak zawsze weryfikuje
czas pokaże.